i ndowierzanie, czy Jarosław Kaczyński, a dokładnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, przejmą żabki w Polsce, więc popularne sklepy spożywcze, czy państwo odkupił od Funduszu Zagranicznego sieć żabek w Polsce? Polsce i czy to będzie proces no, nacjonalizacji, tak, proces nacjonalizacji e, na razie sklepów, a potem mogą być kolejne dziedziny gospodarki. Czy to w ogóle jest bezpieczne? Dzisiaj na temat słów Jarosława Kaczyńskiego i też komunikat oficjalny, który się pojawił jeśli chodzi o przedstawicieli e, czy rzecznika prasowego tej Żabki na Polskę. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dostaniesz. dostanie Powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, opinię publiczną zelektryzowały ostatnio słowa Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiadał, że rząd prawa sprawiedliwości będzie chciał odkupić tutaj żabkę, a więc popularne sieci. Spożywcze w Polsce od funduszu zagranicznego. No, wiadomo, żabki tam powstały w latach 90., miały na początku polskiego właściciela, potem zmieniły właściciela. No, ale sam fakt, tak, że państwo praktycznie polskie chciałoby położyć rękę, łapę na prywatnym kapitale, na prywatnym biznesie, no jest to szokujące, tak? To, co mają po prostu sobie myśleć inni przedsiębiorcy, którzy w mozole, w trudu, w pocie, czoła budują kapitał, Budują praktycznie potęgę swoich firm, a to nagle państwo przychodzi i pukać do drzwi, i słuchaj, musisz nam po prostu sprzedać swój biznes, który pracowałeś latami. Mi się przypomina też sytuacja, gdzie rząd Prawa Sprawiedliwości zapowiadał, że będą tworzyć sklepy spożywcze na wzór dyskontów, które mają miejsce w Polsce jako przeciwwagę, tak, czy konkurencję dla tych sklepów zagranicznych. Co oczywiście no jest niemożliwe stworzyć całą infrastrukturę sieci, e, praktycznie jeszcze tutaj zakontraktować dostawy, ale tutaj jest inna sytuacja w przypadku tej żabki, żabki bo Jarosław Kaczyński chciał odkupić ją z rąk e, z prywatnego, z, od prywatnego inwestora, t, e, tak, od funduszu prywatnego i to jest po prostu jakby przerażające w całej tej sprawie, w całej to, tej historii, tak? No wyobraźcie sobie, prowadzicie biznes, macie jakiś biznes i nagle. Po prostu władza punka do drzwi i mówi, że chcę odkupić twój bizn, biznes, tak? Po pierwsze, tak, władza ci może zaproponować na przykład cenę niższą niż cena rynkowa. Po drugie, jak tego nie zrobisz, no to coś, co ci może po prostu spotkać, no to jest jednak władza, tak? Czy w związku z tym będą jakieś represje, jakieś kontrole i tak dalej? No, właśnie to jest znak zapytania. Natomiast tak, do całej tej sprawy odniesi się przedstawiciele żabki na Polskę. Oni powiedzieli, że w ogóle po prostu takie nawet zapytania nie były ze strony rządu Prawa Spadliwości, tak tutaj dokładnie wam cytuję wypowiedź, tak Co, jakie stanowisko jest tutaj żabki. Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania, tak powiedziało biuro prasowe. Żabki, e, tak jeśli chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, ja muszę powiedzieć, że to tym bardziej przerażające, jeżeli Jarosław Kaczyński ma na przykład takie plany, na no wiadomo, że jest szefem prawa sprawiedliwości, to jest kwestia wydania polecenia i odpowiednie osoby w rządzie, e, tak wtedy chciałyby na przykład, oczywiście poprzez spółki Skarbu Państwa, na przykład poprzez e, tutaj Orlen, tak, który ma, ma gigantyczne zyski, czy jakieś inne firmy mogą po prostu chcieć na przykład przejąć tutaj no właśnie żabkę tak czy na przykład jakiś inny biznes funkcjonujący w Polsce. No i teraz tak, tutaj Mirosław Kaczyński na jednym ze spotkań z wyborcami na jednym z wieców wyborczych, bo jeździ po, praktycznie po całej Polsce, powiedział w ten sposób, cytuję: "W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych to duże przedsiębiorstwo. Mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione właśnie od jednego z funduszy amerykańskich, a ten sam fundusz jest właścicielem żabki, tak powiedział tutaj Jarosław Kaczyński. Tak. Jeśli chodzi o odkupienie sieci elektrycznych, kolejowych. No, a tutaj właśnie wszyscy zastanawiają się, czy po tych sieciach elektrycznych nie będzie kolejna kwestia, a więc kolej kwestia tego, że na przykład jakaś spółka Skarbu Państwa będzie chciała odkupić dobrze prosperujący biznes działający w Polsce, tak? No na przykład mamy taki Impost, tak? Chociaż o tym nic nie mówi, Jarosław Kaczyński, no ale Impost to jest gigantyczna firma potęga stworzona przez Rafała Brzoskę, tak? Biznes. No, gdyby na przykład władza chciała tutaj położyć łapę na tym biznesie, no byłoby to przerażające, tak? No, takie biznesy mają miejsce w Polsce, a teraz tak, Żabka powstała w ogóle w 98 roku, ma 8000 sklepów, z czego 5700 prowadzonych jest na zasadzie franczyzy tak, no i tutaj właścicielem żabki od 2017 roku jest CVC Capital Partners. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o żabkę, czyli ten strach nie dojrze padby na te osoby, które prowadzą, które są właścicielami tej żabki, to także na franczyzo biorców, tak, którzy każdego dnia prowadzą ten biznes w oparciu o współpracę z żabką. Czyli znaczy ja muszę powiedzieć tak, no to jest przerażające, bo y, y, oczywiście, no tutaj y, w ogóle taka deklaracja ze strony Jarosława Kaczyńskiego jest po prostu ona przerażająca. Y, Także w ogóle są takie zakusy jest taki pomysł, bo on to powiedział y, tak, a się jutro po prostu okaże, bo za miesiąc, że odpowiednie spółki Skarbu Państwa będą chciały na przykład to zrealizować po drugie, no jest to też przerażające, jeżeli po prostu Jarosław Kaczyński podejmuje tak decyzję, no to tak samo jak mówiłem w przypadku 500+, tak, ja myślałem, że to było przeanalizowane, było to przemyślane po konsultacjach, przecież pomysł, jeśli chodzi o 500+, no jest to po, pomysł autorski w Polsce, ale w sensie dodatku dla dziecka, no to nie jest pomysł innowacyjny, to ma miejsce chociażby w Wielkiej Brytanii, to się nazywa benefity, czy benefit, tak, na jedno dziecko jest określona suma tam, na drugie dziecko jest określona suma i tak dalej, natomiast dla mnie przerażające było to, jak Jarosław Kaczyński powiedział o kulisy powstania tego pomysłu, że on był w Krakowie, jadł sobie obiad z jakąś rodziną, którego go zaprosiła, tak sobie pomyślał, jedząc faktycznie obiad czy zupę łyżką pomyślał, a czemu by nie wprowadzić w Polsce 500 zł na każde dziecko, tak? No jeżeli tak podejmowane są decyzje, no to równie dobrze Jarosław Kaczyński będzie jechał limuzyną rządową i stwierdzi, kurczę, jakie ładne są te paczkomaty w Polsce i w Polsce. a gdyby tak te wszystkie paczkomaty na przykład należały do jednej ze spółek Skarbu Państwa, bo państwo polskie by je odkupiły, tak? Chociaż Orlen też ma chyba tam swoje po prostu paczkomaty, czy inne spółki też prowadzają swoje paczkomaty, ale wiadomo, że liderem tutaj jest Impost, tak. Ja mówię przykładowo, tak, no, jako przykład po prostu, bo też są inne w Polsce biznesy, natomiast, no, jest to przerażające, tak, jest to po prostu przerażające, gdzie tu jest zasada wolnego rynku i jak tutaj po prostu na przykład biznes zagraniczny ma przyjść, prowadzić biznes, tak, e, czy nie będzie się obawiał, tak, e, prowadzić tutaj biznes w, w Polsce. No, na przykład firma zagraniczna ma przyjść, zainwestować potężne pieniądze w Polsce, wbudować jakąś Jakąś halę, magazyn, czy jakiś dział, na przykład logistyczny. Kiedy słyszy na przykład takie informacje ze strony szefa Prawa i Sprawiedliwości, tak, a więc człowieka bardzo ważnego, jeśli chodzi o władzę, a na przykład firma zagraniczna ma tutaj przyjść, nie wiem, firma, która produkuje telewizory, czy jakiś sprzęt IT ma przyjść do Polski, wyłożyć setki milionów na budowę hali, magazynu, a potem się okazało, że nastąpiłaby co, nacjonalizacja, że państwo by zmusiło do sprzedania tego i też pytanie, za jaką kwotę, tak? Jaka to byłaby kwota na rynku? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No przerażająca sprawa. Znaczy ja rozdaję sobie sprawę, że państwo oczywiście powinno mieć pewne sektory strategiczne skupione w swoim rynku, tak? Ja na przykład nie zgadzam się, żeby dokonać prywatyzacji na każdym etapie, na każdej płaszczyźnie, bo tak jak jest biznes po prostu są takie biznesy strategiczne, tak, typu właśnie tam gaz, ropa i tak dalej. No wiadomo, że sklepy spożywcze też są strategiczne, bo każdy z nas musi jeść, tak? Natomiast tutaj no, to trzeba po prostu konkurować. Normalnie wejść na rynek, rynek konkurować, rywalizować, a nie przyjąć po prostu, przejąć po prostu model biznesowy, który funkcjonuje, który działa. tak. No właśnie, jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy to też nie jest swego rodzaju pycha, która już po prostu przemawia przez Jarosława Kaczyńskiego, który tyle lat jest u władzy, od 2015 roku prawie, że 7 lat, no już ponad, za chwilę będzie ponad 7 lat, tak, że już tak się czuje pewnie, jeśli chodzi o władzę, tak, no tak będzie, no, będzie jechał limuzyną rządową i stwierdzi, kurczę, jakie fajne są na przykład te stacje, no stacje miznowe to mamy tam Orlen, tak, i Lotosan, ale załóżmy jakiś biznes, tak, jakiś nie wiem, sklep po prostu tutaj z, z butami stwierdził, o, w Polsce na przykład, tak, polski sklep z butami stwierdzi kurczę, a gdyby tak na przykład te, cała ta sieć sklepów z butami należała do państwa polskiego do jakiejś spółki skarbu państwa, tak no jest to przerażające, to ludzie budują te biznesy, tak, poświęcają swoje Czas, zdrowie, ryzykują, zatrudniają pracowników, a teraz, a potem, po, potem co? Po prostu mieliby to zbyć, bo państwo by chciałoby na to nabyć. Trzeba by się na to, trzeba by to budować od lat, tak? Budować systematycznie. Zresztą rząd Prawa Sprawiedliwości mógł stworzyć konkurencję dla żabek czy na przykład dla innych dyskontów, tak? I mógł stworzyć 7 lat. Rząd Prawa Sprawiedliwości jest u władzy, bo to wystarczający czas stworzenia podwalin po prostu pod możliwość konkurowania. Chociaż pytanie, czy rzeczywiście. Się są w stanie konkurować, tak, no to już jest inna sprawa. No właśnie to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie.